Stojąc przy podwójnych drzwiach do kaszwaka makaul, łachmaniarz wykonał ten gest. Kciuk na wysokości ucha, złożone palce przyciśnięte do rozdartego i zarośniętego policzka, mały palec w kierunku ust. Wykorzystał Denis, żeby powiedzieć to ponownie, podkreślić wymowę tego gestu. Nifo ci ci. Zgadza się, ponieważ kaszwak równa się nifo. Rej umarł na próżno, więc dlaczego to go nie irytuje? Klej zdawał sobie sprawę, że zaczyna drzemać, co często mu się zdarzało, kiedyś tak zamyślił. Oderwał się od ziemi i dobrze, ponieważ właśnie tak zawsze się czuł na moment przedtem, nim obraz i opowieść stopiły się w jedno. Szczęśliwy, jak ludzie oczekujący powrotu do domu, zanim podróż zakończy się spotkaniem zakochanych. Nie miał absolutnie żadnego powodu, żeby teraz tak się czuć, a jednak rej Uizenga umarł za bezużyteczny telefon komórkowy. A może nie za bezużyteczny? Teraz Klej ujrzał następne okienko. Okienko retrospekcji, łatwo rozpoznawalne przez tę ząbkowaną ramkę. Zbliżenie na dłoń reja trzymającą brudny telefon komórkowy i skrawek papieru z zapisanym na nim numerem telefonu. Kciuk Reja zasłania wszystko poza numerem kierunkowym main. Rej, kiedy przyjdzie czas, zadzwoń pod ten numer, który masz na kartce. Będziesz wiedział kiedy. Mam nadzieję, że będziesz wiedział. Nie można do nikogo zadzwonić z komórki w kaszwaka Magarey, ponieważ kaszwak równa się nifo, sam spytaj rektora Ałat. I aby podkreślić wagę tych słów, kolejna retrospekcja z ząbkowaną ramką. Oto droga numer 160. Na pierwszym planie mały żółty autobus z napisem Main School District, 38 Newfield. Na środkowym planie namalowany w poprzek szosy napis Kaszwak równa się Nifo. Ponownie wspaniale oddane szczegóły Pusta puszka po napoju leżąca w rowie, porzucony pod koszulek wiszący na krzaku, a w oddali łopoczący na wietrze namiot podobny do długiego brązowego jęzora, nad autobusem cztery dymki. Wprawdzie nie to wtedy mówili, nawet jego podrzemujący umysł był tego świadomy, ale nie w tym rzecz. Teraz już nie chodziło o opowieść. Pomyślał, że we właściwej chwili zrozumie o co chodzi. Dennis, czy to tutaj? Tom, tutaj dokonywali przemiany, zgadza się, stań w kolejce, normalny, zadzwoń, a potem dołącz do stada zmierzającego na Expo jako jeden z nich nieźle. Dan, dlaczego tutaj, czemu nie na terenie Expo? Klej, nie pamiętacie? Każwak równa się nifo. Zgromadzili ich tutaj, ponieważ tu kończy się zasięg, dalej nie ma nic zero, nul. Brak łączności. Następne okienko. Zbliżenie na łachmaniarza w całej jego nędznej okazałości. Uśmiecha się z masakrowanymi wargami i podsumowuje wszystko jednym gestem. Rej miał jakiś wspaniały pomysł, którego realizacja wymagała wybrania numeru z telefonu komórkowego. Pomysł był tak wspaniały, że Rej zupełnie zapomniał, że tutaj nie ma zasięgu. Pewnie musiałby dotrzeć do Quebeku, żeby ożył aparat, który mi dał zabawne, ale wiecie, co jest jeszcze śmieszniejsze? To, że go wziąłem jak idiota. Zatem Rej umarł na próżno być może, ale w myślach kleja już formował się nowy obraz. Na zewnątrz pachelbela zastąpił forę, a forego Vivaldi. Dźwięki płynęły z głośników, a nie z radiomagnetofonów. Czarne głośniki na tle martwego nieba z niedokończonymi karuzelami w tle. Na pierwszym planie kaszwa McHall ze swoimi flagami tanią izolacją z siana. I ostatni drobny szczegół, z którego Clay Riddle już zaczynał słynąć. Otworzył oczy i wstał. Pozostali wciąż siedzieli na wykładzinie w północnym końcu budynku. Clay nie wiedział ile czasu spędził pod tymi drzwiami, ale dostatecznie długo, żeby zdrętwiał mu tyłek. Hej, ludzie, usiłował powiedzieć, ale za pierwszym razem nie zdołał, zaschło mu w gardle, serce waliło mu jak młot, odchrząknął i spróbował ponownie Hej, ludzie! zawołał, a oni spojrzeli na niego. Coś w jego głosie sprawiło, że Jordan podniósł się z podłogi, a tam zaraz za nim klej podszedł do nich na sztywnych nogach, zupełnie mu ścierpły, idąc, Wyjął z kieszeni telefon komórkowy, ten za który umarł Rej, ponieważ pod wpływem emocji zapomniał o najważniejszym fakcie związanym z Kaswakamak tutaj, na terenie ekspo północnych okręgów, te urządzenia nie działały. Jeśli nie działa, co nam po nim? Zapytał Dan. Ożywił się na widok nagłego podekscytowania kleja, ale zaraz oklapł, gdy zobaczył, że ten nie trzyma w dłoni darmowego biletu na wyjście z więzienia, ale tylko jeszcze jeden cholerny telefon komórkowy. Brudny stary aparat motoroli z popękaną obudową. Pozostali spoglądali na niego z mieszaniną strachu i zaciekawienia. Okażcie mi cierpliwość rzekł Klej, dobrze? Mamy całą noc odparł Dan. Zdjął okulary i zaczął je przecierać. Jakoś musimy ją spędzić. Zatrzymaliście się przy Newfield Trading Post, żeby coś zjeść i wypić, powiedział klej. I tam znaleźliście ten szkolny autobus. Wydaje mi się, że to było miliard lat temu, powiedziała Denis. Wysunęła dolną wargę i zdmuchnęła sobie włosy z czoła. To Rej znalazł ten szkolny autobus, rzekł klej. Dwanaście miejsc dokładnie szesnaście wtrącił Dan. Tak jest napisane na desce rozdzielczej. Człowieku, muszą tutaj mieć malutkie klasy. Szesnaście miejsc z tylnymi siedzeniami, miejsce na plecaki albo lekki sprzęt do wycieczek. Wsiedliście i pojechaliście. A kiedy dotarliście do kamieniołomu Garleyville, założę się, że to był pomysł reja, żeby zrobić tam postój. Wiesz to faktycznie, potwierdził Tom. Uważał, że przyda nam się gorący posiłek i odpoczynek. Skąd o tym wiesz, Klej? Wiem, ponieważ to narysowałem, odparł Klej. Niewiele mijając się z prawdą. Rzeczywiście widział to, kiedy mówił. Dan, ty z Denis Rayem zlikwidowaliście dwa stada. Pierwsze benzyną, ale drugie za pomocą dynamitu. Rej umiał się z nim obchodzić, ponieważ pracował przy budowie dróg. Kurwa, zaklął Tom. Wziął z kamieniołomu. Dynamit, prawda? Kiedy myśmy spali, mógł to zrobić, bo spaliśmy jak zabici. To rej nas obudził przypomniała Denis. Nie wiem, czy to dynamit, czy inny materiał wybuchowy powiedział Klej, ale jestem prawie pewien, że kiedy wy spaliście, on zmienił ten żółty autobus w bombę na kółkach. Umieścił go z tyłu zgadł Jordan w bagażniku. Klej skinął głową. Jordan zaciskał pięści. Ile tego jest, jak myślisz? Nie dowiemy się, dopóki nie wybuchnie, rzeklej. Niech sprawdzę, czy dobrze zrozumiałem, powiedział tom. Na zewnątrz Vivaldiego zastąpił Mozart, a inne kleine Nachtmusik. Telefoniczni wyraźnie rozwijali się jako melomani. Umieścił ładunek wybuchowy z tyłu autobusu, a potem połączył go z komórką jako detonatorem. Klej skinął głową, tak sądzę. Myślę, że w biurze kamieniołomu znalazł dwie komórki. Z tego co wiem, mogło ich tam być stuzin do użytku pracowników. Bóg wie, że są obecnie dostatecznie tanie. W każdym razie, połączył jedną z zapalnikiem. W taki sposób powstańcy odpalają na drogach w Iraku bomby. Zrobił to wszystko, kiedy spaliśmy? Zapytała Denis i nic nam nie powiedział. – Specjalnie, żeby nie wyczytali tego w waszych myślach – rzekł Klej. – I zabił się, żeby nie wyczytali z jego – podsumował Dan, potem parsknął gorzkim śmiechem. – No dobrze, jest cholernym bohaterem, zapomniał tylko o tym, że komórki nie działają za tą linią, na której tamci rozstawili swoje namioty i dokonywali przemiany. Założę się, że tam już ledwie miały zasięg. – Zgadza się – przyznał Klej z uśmiechem. – Właśnie dlatego… Łachmaniasz pozwolił mi zatrzymać ten telefon. Nie domyślił się, do czego go potrzebuję. Właściwie wcale nie jestem pewien, czy oni myślą. No na pewno nie tak jak my, przerwał mu Jordan i nigdy nie będą. No ale nie przejmował się tym, ponieważ wiedział, że tu telefon nie będzie działał. Nawet nie mógłbym się przemienić za jego pomocą, ponieważ każwak równa się nifo nifo mi mi. Dlaczego więc się śmiejesz? spytała Denis. Ponieważ wiem coś, o czym on nie wie, odparł. Coś, o czym oni nie wiedzą. Odwrócił się do jordana. Umiesz prowadzić. Jordan wyglądał na zaskoczonego. Hej, mam dopiero dwanaście lat. No wiesz, nigdy nie jeździłeś go kartem? Wózkiem akumulatorowym, skuterem śnieżnym? No pewnie. Na przedmieściach naszła jest tor dla gokartów, i kilka razy to wystarczy. Nie będziesz musiał jechać daleko. Oczywiście zakładając, że pozostawili autobus przy wieży spadochronowej, założę się, że tak. Nie podejrzewam, żeby umieli prowadzić. Klej oszalałeś? zapytał Tom. Nie odparł. Może jutro na tym swoim wirtualnym stadionie wykonają egzekucję na masowych zabójcach stad. Ale my nie weźmiemy w tym udziału. Wynosimy się stąd.